co to byli ci my, w imieniu których Jacek Kuroń przemawiał, co to była ta ekstrema, którą trzeba było wyeliminować z podziemnych, no i dlaczego trzeba było to zrobić. Nie jest żadną tajemnicą, że my, w imieniu których Jacek Kuroń przemawiał, to była tak zwana lewica laicka. Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej i ten termin lewica laicka pojawia się po raz pierwszy w książce pod koniec lat 70. w książce Adama Michnika Kościół Lewica Dialog. On tam używa tego terminu lewica laicka na określenie dawnych stalinowców, którzy w różnych okresach i z różnych powodów pokłócili się z partią, a nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. Ekstrema to byli ludzie i środowiska, które w swojej działalności nawiązywały do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. No i nie trudno się domyślić, że między lewicą i laicką a ekstremą panowała ogromny dystans i wielka nieufność, dlatego że ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. Był dystans i rezerwa. No i to była jedna z przyczyn, dla których lewica laicka chciała ekstremę we współdziałaniu z wywiadem wojskowym wymiksować z podziemnych struktur. To jest jakby oczywista oczywistość. Ale to nie był powód jedyny, bo były jeszcze inne powody i drugi powód można wydestylować z publicystyki Adama Michnika w latach 80. Michnik nigdy tak nie napisał ekspresji, jakie za chwilę Państwu powiem, dlatego że ja już Państwu podaję gotowy destylat. Nie ma co cytować tych rozwlekłości, prawda? Otóż Michnik przedstawia pewien sposób rozumowania. Walczymy z komuną. Dlaczego? No bo komunizm jest zły. A dlaczego komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To prawda, komunizm taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie. Bo on tłumi wprawdzie te szlachetne formy spontanicznej ludzkiej aktywności, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi również te nikczemne formy spontanicznej ludzkiej aktywności. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I dopóki komunizm tłumi wszystkie te spontaniczne formy aktywności ludzkiej, no to trzyma na uwięzi te demony, ale przecież my z komunizmem walczymy, ba, lada dzień może wygramy i co wtedy? No wtedy nikt już niczego tłumić nie będzie, to jasne. I te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No łatwo powiedzieć nie wolno, ale jak to zrobić? A no jak nie wiadomo jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co tłumili, przecież oni wiedzą jak to zrobić. I tak narodziła się idea rozmów okrągłego stołu. Proszę Państwa, to był drugi ważny powód, dla którego trzeba było wyeliminować ekstremę. Już w interesie, że tak powiem, nacjonalizm polski trzeba było zwalczać w imię nacjonalizmu żydowskiego. No, trzeba było nazywać rzeczy po imieniu, nie ma się co obawiać, bo trzeba bez zacietrzewienia, ale i bez lęku o tych sprawach mówić. No i wreszcie powód trzeci, czyli wywiad wojskowy. No wywiad wojskowy miał wprawdzie pretensje do lewicy laickiej, że się zbisurmaniła, ale mimo, że się zbisurmaniła, to doskonale wywiad wojskowy wiedział, że lewica laicka serca ma jak się należy, po lewej stronie. No a ekstrema co? A ekstrema ani po lewej, ani po prawej stronie serca nie ma, w ogóle nie ma serca. No to o czym z nimi rozmawiać? Z nimi się nic nie da ustalić. Trzeba zatem tę ekstremę wyeliminować. I to był drugi systemowy nurt przygotowań do transformacji ustrojowej. Pierwszy to jest uwłaszczenie nomenklatury, drugi selekcja kadrowa. I jeden i drugi udał się w 100%. Nomenklatura się uwłaszczyła, powstało mnóstwo starych rodzin. No a selekcja kadrowa też się udała. Jak Państwo pamiętacie, o ile pierwsza Solidarność, ta z 80 roku, powstawała jak? Od dołu do góry. To ta druga
już odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą, łącznie z panem przewodniczącym Lechem Wałęsą, naszym kukuńkiem, prawda? Więc, ale oprócz tych dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej, pojawił się również nurt trzeci, nie mniej ważny, przygotowań prywatnych. Przygotowań prywatnych. Ci bezpieczniacy to są ludzie może, znaczy na pewno są zdemoralizowani, to jasne, ale to są ludzie inteligentni, sprytni i spostrzegawczy. I kiedy już doszło do ich wiadomości, że Imperium Sowieckie będzie się ewakuowało ze środkowej Europy, to przypuszczam, że wielu z nich, a może nawet każdy, postawił pytanie samemu sobie. Sowieci się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już nie będzie, a nieubłagany czyjś palec wskaże na mnie i powie to, on wszystkiemu winien i będą mnie chcieli wziąć na powrót. To kto stanie w mojej obronie? A ponieważ to są ludzie inteligentni i sprytni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają, to prędzej czy później nastąpi odwrócenie sojuszy. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz się trzeba przewerbować zawczasu do naszego przyszłego sojusznika i on mi jako swemu agentowi nie da zrobić krzywdy. No, no jasne, proste jak budowa cepa. No i tak się stało. Żeby nie być głosowym, to podam przykład takiej metamorfozy. Pan Edward Mazur, który jeszcze do niedawna był podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Marka Papały, mimo że do prokuratury w Łodzi zgłaszali się złodzieje samochodów i tam się przyznawali jeden przez drugiego, aż prokurator musiał ich mitygować. On mówi, panowie, nie wszyscy naraz, tu po kolei mi się przyznawać, porządek musi być, prawda? To ten pan Edward Mazur był trzymany w rezerwie jako ten podejrzany o sprawstwo kierownicze. No i cóż, on obecnie już jest oczyszczony ze wszelkich podejrzeń, jakby się wykąpał w chyzopie, o ponad śnieg bielszy się stał, ale do Polski nie przyjeżdża, wszelki wypadek. No i cóż pan Mazur? Otóż on był funkcjonariuszem kontrazwiedki wojskowej, ale w 1987 roku, co wyszło, znaczy prawie wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym w Chicago, bo Polska wystąpiła jego wydanie, prawie wyszło na jaw, że jednym susem przeskoczył do FBI. Jak państwo wiecie, w Ameryce sądy są tak samo niezawisłe jak i u nas. No więc, ponieważ losy pana Edwarda, nie wiem, dlaczego państwo się śmiejecie, no, przecież to prawda. No i losy pana Edwarda Mazura się ważyły, więc jego adwokat wystąpił z wnioskiem o przesłuchanie agenta FBI, który pana Mazura werbował. No tak go tam nie uzasadnił tego wniosku, ale żeby przesłuchać agenta FBI. Prokurator natychmiast zaoponował przeciwko temu wnioskowi i sędzia się przychylił do tego sprzeciwu, no bo ujawniłaby się tajemnica państwowa. W związku z tym odmowa ekstradycji została uzasadniona tym, że wniosek ekstradycyjny był nieprawidłowo sporządzony. Prawidłowo był, tylko wymogi niezawisłości sędziowskiej i tu i tam są takie same, więc nie można było tego prawdziwego powodu podać. Czy teraz pytanie takie, czy Edward Mazur był przypadkiem odosobnionym? Moim zdaniem nie, raczej był przypadkiem typowym. No nie w tym sensie, że wszyscy się przewerbowali do FBI. Tak dobrze to nie było. Jedni do FBI, drudzy do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, inni jeszcze zostali przy GRU tak jak byli, bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. W rezultacie tych wszystkich przetasowań, tych wszystkich przewerbowań, Polska została wystawiona na wywiadowczą penetrację, na wylot i 3 metry w głąb ziemi. I to i tak już zostało, dlatego że te zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckiej dynastii. Jak państwo wiecie, w Polsce utrwala się takie zjawisko, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej.
dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami. Nawet jak mają pierwszy stopień muzykalności, to Państwo wiecie, pierwszy stopień muzykalności jest wtedy, kiedy ten muzykalny rozróżnia, kiedy grają, a kiedy nie. To jest pierwszy stopień muzykalności. Nawet jak mają pierwszy stopień muzykalności, zostają piosenkarzami, to dzieci prawników prawnikami, a dzieci konfidentów konfidentami. No tu się też dziedziczy pozycję społeczną. Więc te zależności się reprodukują w kolejnych pokoleniach. W rezultacie można powiedzieć tak, i to jest, wyprzedzając nieco fakty, zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, na skutek tych prywatnych przygotowań do transformacji ustrojowej, w Polsce ukształtowały się trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie. Żebyśmy lepiej rozumieli, w jaki sposób ta agentura może się stać narzędziem okupacji kraju, to przez chwilę sobie wyobraźmy, że my jesteśmy szefami wywiadu wojskowego. Ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkoli sobie wyobrazić? Gdzie byśmy lokowali agenturę? No z całym szacunkiem, ale na pewno nie w środowisku gospodyń domowych. Bo gospodyni domowa co? No może być, co się przypaliło, co się przesoliło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale no mało użyteczne, prawda? Więc agenturę lokuje się w miejscach, gdzie różne pomysły przybierają postać norm prawnych, a więc w organach konstytucyjnych, organach stanowiących. Agenturę lokuje się w miejscach, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki, sektory strategiczne gospodarki. Agenturę lokuje się tam, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy dzisiaj paznokcie, a komu jeszcze nie. Tam, gdzie się wydaje wyroki. No i tam, gdzie się produkuje, gdzie się wytwarza masowe nastroje. A więc w mediach, przemyśle rozrywkowym, środowisku opiniotwórczych. Jeżeli agenturę uplasujemy w takich miejscach, to śmiało możemy się pokusić o ręczne sterowanie nie tylko wszystkimi segmentami państwa, ale wszystkimi segmentami życia publicznego. I proszę Państwa, dlatego próba ujawnienia agentury w strukturach państwa podjęta 4 czerwca 1992 roku się nie udała. Została natychmiast energicznie storpedowana przez kogo? Przez obydwie strony umowy okrągłego stołu. No i tak już zostało. I tak już zostało. I ta agentura nie tylko pozostała w strukturach państwa, ale cały czas jest rozbudowywana. Warto już tak bez wchodzenia w jakieś teorie spiskowe, warto zwrócić uwagę, że obecnie działa w Polsce oficjalnie 7 tajnych służb. Każda z nich ma prawo prowadzenia działalności operacyjnej, a więc musi mieć agenturę. To gdzieś ta agentura musi być. Gdzie, już nie mówiąc o stronnictwie ruskim, pruskim i amerykańsko-żydowskim. Mówię tylko o tych 7. Proszę bardzo. Centralne Biuro Śledcze, 1 tajna służba. Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Policja Skarbowa. 7 tajnych służb, których każda ma prawo prowadzenia działalności operacyjnej, więc musi mieć agenturę. I ta agentura jest rozbudowywana, częściowo jest wynagradzana w taki sposób, że się przerzuca obowiązek wynagradzania agentury, utrzymywania agentury na sektor prywatny. Podam jeden przykład, taki ustawowy nawet. Ustawa Prawo telekomunikacyjne nakłada na operatorów telefonii komórkowej i internetu obowiązek utrzymywania kancelarii tajnych i zatrudniania w tych kancelariach tajnych pracownika mającego certyfikat dostępu do informacji niejawnych, a więc bezpieczniaka, no co tu krótko mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie rozmowy prowadzone przez telefony komórkowe muszą być rejestrowane, nie połączenia, tylko rozmowy muszą być rejestrowane i przechowywane na nośnikach elektronicznych właśnie w tych kancelariach tajnych, a ponieważ nie wiadomo, co tam zostało zarejestrowane na tej rozmowie, więc na wszelki wypadek pracownik musi mieć certyfikat dostępu do informacji niejawnych i w ten sposób część
część bezpieczki jest, koszty utrzymania części aparatu bezpieczeństwa są przerzucane na sektor prywatny. Podobnie jest z agenturą. Ponieważ tam z pieniędzmi to tam raz po pierwsze, że jest krucha, a po drugie, no jak można samemu je wydać, to po co komuś jeszcze tam dawać. W związku z tym agentura bywa, i to bardzo coraz częściej się to robi, bywa wynagradzana bezkarnością. Konfidenci bywają wynagradzani bezkarnością. I policyjni konfidenci, i bezpieczniacy konfidenci. A trochę się dokradnijcie. Głos wam z głowy nie spadnie, my was tu wybronimy, żadna prokuratura was nie aresztuje, żaden niezawisły sąd was nie skaże, bo no i tak to właśnie jest, więc to jest takie wynagradzanie bezgotówkowe, bezkarnością. Proszę państwa, mamy zatem taką sytuację wewnętrzną u progu transformacji ustrojowej, doszliśmy do 92 roku, no ale przecież poza Polską też jest życie, prawda? Poza Polską też jest życie i nastąpiły ważne wydarzenia, kiedy już doszło do tego zmiany europejskiego porządku politycznego, ona się zaznaczyła między innymi zjednoczeniem Niemiec. Zjednoczeniem Niemiec i Niemcy odzyskali swobodę ruchu w Europie 12 września 1990 roku. Tego dnia bowiem został podpisany w Moskwie traktat 2+4, cztery mocarstwa poczdamskie i dwa państwa niemieckie. Ten traktat 2+4 zlikwidował okupację Niemiec, bo Niemcy formalnie do 12 września 90 roku były okupowane. Traktat 2+4 likwidował okupację Niemiec, otwierając drogę do zjednoczenia Niemiec, które nastąpiło miesiąc później. Niemcy odzyskały swobodę ruchu, co się zaznaczyło dla Europy od razu poważnymi konsekwencjami. Po pierwsze, zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy oznaczała, że ponownie w środkowej Europie, tak jak w 1918 roku, pojawia się polityczna próżnia. Pojawia się polityczna próżnia. I państwa środkowej Europy, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, postanowiły tym razem ująć sprawy w swoje ręce, wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane. I w 1989 roku na spotkaniu w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały porozumienie o współpracy politycznej nazwane od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia prawie natychmiast dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem jako piąty sygnatariusz, stąd Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Na to, że Rosja, która znowu zaczyna pogrążać się w zapaści, nie będzie w stanie storpedować tej politycznej inicjatywy. Niemcy, które wprawdzie w zapaści się nie pogrążają, przeciwnie, szykują się do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRD, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc ze względu na te powiązania, na to skrępowanie, być może też nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy. Trzeba zatem wykorzystać moment dziejowy sprzyjający i stworzyć system reasekuracji niepodległości państw środkowoeuropejskich. Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, nie sprawdziły się absolutnie. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze Heksagonale i zrobiły to w ten sposób, że Niemcy zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości, co prawie natychmiast postawiło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem Heksagonale, w ogniu krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali. I od tej pory próżnię polityczną w środkowej Europie
powstałą wskutek ewakuacji Imperium Sowieckiego wypełniają Niemcy, a narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego Niemcy są kierownikiem politycznym. Proszę Państwa, ta polityka niemiecka zostaje uwieńczona sukcesem 1 maja 2004 roku. 8 państw środkowoeuropejskich zostaje przyłączonych do Unii Europejskiej. W rezultacie Niemcy stwarzają warunki polityczne dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915. Przypomnę, projekt Mitteleuropa przewidywał po ostatecznym zwycięstwie niemieckim zainstalowanie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów politycznych o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. No to właśnie tak się wszystko to odbywa. Więc to nie jest jakiś kryzys, to jest po prostu rezultat realizowania pewnej koncepcji niemieckiej. Proszę Państwa, Niemcy, które odzyskały swobodę ruchu w Europie, stały się po 90 roku wyznawcami, do spółki zresztą z Francją, pewnej doktryny politycznej. Doktrynę tę można nazwać europeizacją Europy. W największym skrócie polega ona na tym, na takim delikatnym, bo tu nie ma miejsca na gwałtowne ruchy, delikatnym, ale metodycznym i cierpliwym wypychaniu Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Dlaczego? Bo Niemcy w ogóle zaczną od tego, że państwa się dzielą na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Niemcy są państwem poważnym. Państwo poważne o niczym nie zapomina nigdy. W związku z tym Niemcy pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej Niemcy przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. W związku z tym nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, zwłaszcza jako kierownika tej polityki. No i stąd ta europeizacja Europy. Druga sprawa, Niemcy po 90 roku nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której w swoim czasie odszedł narwany cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I zewnętrznym wyrazem tego nawrócenia Niemiec na linię polityczną kanclerza Bismarcka było proklamowanie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, którego kamieniem węgielnym jest podział Europy na strefy wpływów prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że w pierwszym wersji Republiki Bałtyckie, Litwa, Estonia i Łotwa leżały po wschodniej stronie kordonu, a teraz leżą po zachodniej stronie kordonu. A poza tym wszystko się zgadza. Proszę Państwa, jeżeli my wiemy, że Niemcy po 90 roku stały się wyznawcami doktryny europeizacji Europy, to Stany Zjednoczone też to wiedzą. I wcale nie chcą się z tym pogodzić, wcale nie chcą dać się wypchnąć z polityki europejskiej. I kiedy po safandulskim prezydencie Billu Clintonie administracją amerykańską zaczął kierować wojowniczy prezydent Jerzy Bush młodszy, natychmiast Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie. I takim wyrazem tego powrotu, spektakularnym wyrazem tego powrotu, była deklaracja lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, którą podpisało 8 państw europejskich, między innymi Polska, to Leszek Miller w imieniu Polski podpisał. Rzut oka na mapę pokazywał, że te wszystkie 8 państw leży na obrzeżach twierdzy Europa, czyli że aktywna polityka amerykańska w Europie polega na zaciskaniu wokół Niemiec pierścienia okrążenia złożonego z państw zaprzyjaźnionych ze Stanami Zjednoczonymi. No, to była jakaś dla Polski jakieś wyjście z sytuacji. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie to są szczęki i madła, które się zaciskają na naszej głowie. Jak one się mocniej zaciskają,
to my już głową nie możemy ruszać o tak, tylko musimy tak. I to jest dla nas zła wiadomość, mówiąc krótko, a każda próba rozsadzenia tych szczęk, rozchylenia tych szczęk i madła jest dla nas jakąś szansą. Proszę Państwa, dlatego w maju 2001 roku Jan Nowak-Jeziorański, który był bardzo dla nas użytecznym agentem amerykańskim, dlatego użyteczny, bo on nam mówił otwartym tekstem tego, co Departament Stanu tam nie mógł powiedzieć, no to Jan Nowak-Jeziorański w Rzeczypospolitej napisał taki artykuł pod tytułem Czy NATO jest zagrożone? W tym artykule on by nie zasługiwał na uwagę, bo Jan Nowak-Jeziorański powtórzył w tym artykule amerykańskie zastrzeżenia wobec pomysłu budowania w Europie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Amerykanie niezmiennie się na to takie pomysły nie zgadzają. Niemcy co pewien czas puszczają takie balony próbne, żeby chciały. Amerykanie mówią nie, nie zgadzamy się, dlatego że Amerykanie doskonale wiedzą, że to jest tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Kiedy w 1955 roku Stany Zjednoczone zdecydowały się remilitaryzować Niemcy, to znaczy zdecydowały się na utworzenie Bundeswehry, no to nie mieli pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wszelki wypadek, gdyby Hitler jednak zmartwychwstał, to Bundeswehra została wmontowana w całości w struktury NATO i poprzez struktury NATO Amerykanie mają nad tym kontrolę. Próby utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO oznaczają wyprowadzenie Bundeswehry spod tej kontroli, wyprowadzenie Bundeswehry ze struktur NATO. I Amerykanie nie chcą się zgodzić na to i Jan Nowak-Jeziorański powtarzał tę argumentację, którą myśmy znali doskonale i nie zasługiwałby ten artykuł na uwagę, żebym Państwu to o tym opowiadał, gdyby nie jedno zdanie, które tam zostało zapisane, że w tej sytuacji, ja to cytuję z pamięci, w tej sytuacji pożądane jest powstanie grupy państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi na czele, które zgodnie oświadczyłyby, że obecna formuła Unii Europejskiej jest koncepcją nie do przyjęcia. Była to, co to było? Ano to była propozycja powrotu do heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi na czele, bo wadą tego pierwszego heksagonale było to, że ono nie miało silnego lidera i Niemcy bez trudu rozgoniły to całe towarzystwo. Gdyby na czele tego heksagonala, a przynajmniej jako jego protektor, znajdowały się Stany Zjednoczone, a to wcale nie byłoby takie proste rozgonienie tego towarzystwa, być może Niemcy w ogóle by nawet nie próbowały. Być może Niemcy w ogóle by nawet nie próbowały. Więc wydawało się, że otwiera się jakaś możliwość przed polityką europejską polską, ale mieliśmy pecha. 11 września 2001 roku nastąpił atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone, w następstwie czego priorytety polityki amerykańskiej zmieniły się w ciągu jednej chwili. I na czoło listy tych priorytetów wysunęła się wojna z terroryzmem, cokolwiek by to miało znaczyć, ale do tej wojny z terroryzmem Stany Zjednoczone potrzebowały sojuszników, między innymi Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, a zatem o żadnym zaciskaniu wokół Niemiec pierścienia okrężenia już nie mogło być mowy. Ale Stany Zjednoczone pozostawiły sobie resztkę tej, taką resztówkę tej aktywnej polityki europejskiej, w postaci ekscytowania zarzewia konfliktu między Cesarstwem Rosyjskim i Cesarstwem Niemieckim w Europie Wschodniej. Nie trudno się domyślić, po co Amerykanom taka polityka. Gdyby taki konflikt rzeczywiście rozgorzał, to Niemcy musiałyby prosić Stany Zjednoczone o przyjaźń. I Stany Zjednoczone by Niemcom tę przyjaźń zaoferowały, ale na swoich warunkach. Co by oznaczało powrót Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki w Europie nie wbrew Niemcom, tylko na pokorną prośbę Niemiec i to w charakterze kierownika tej polityki europejskiej. Więc do tej polityki Stany Zjednoczone potrzebowały dywersantów na miejscu i trzech się zgłosiło. Gruzja, Ukraina i Polska. To była cała polityka jagiellońska pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
ta dywersja, podjęcie tej roli dywersanta, to nie była polityka sprzeczna, powiedzmy sobie, z polskim interesem państwowym. Błędem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego było to, że podjął się tej niebezpiecznej polityki za darmo. Za darmo. W rezultacie, kiedy prezydent Obama, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Barack Obama, 17 września 2009 roku dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to znaczy wycofał Stany Zjednoczone nawet z tej resztówki aktywnej polityki w Europie, co oczywiście natychmiast spowodowało znowu próżnię polityczną, którą wypełnili strategiczni partnerzy, no to Polska nic z tego nie miała. Nic z tego swojego poprzedniego zaangażowania w charakterze dywersanta nie miała. Nawet gorzej niż nic. Dlatego, że miała zabagnioną hipotekę zarówno w Moskwie, jak i w Berlinie, bo Berlin też niechętnie patrzy na to, na tego rodzaju polskie zaangażowanie. Proszę Państwa, jeszcze kiedy strategiczni partnerzy wypełnili próżnię polityczną po resecie amerykańskim, natychmiast się to przełożyło na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Jeszcze nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy 17 września 2009 roku, a już z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja świątobliwych mnichów, którzy poprosili, żeby im przekazać kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni zawiozą to do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem i ta prośba została spełniona, co zapoczątkowało w stosunkach polsko-rosyjskich okres dyplomacji ikonowej. Ja to używam tego określenia przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach chińsko-amerykańskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż rzecz była taka, że Stany Zjednoczone nie miały z Chinami żadnych stosunków w pierwszej połowie lat 70. z Chinami kontynentalnymi, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez porozumienia z Chinolami było to niepodobieństwem. No ale jak tu zacząć? W stosunkach między takimi mocarstwami to ogromnie się liczą kwestie prestiżowe. Nikt nie może utracić twarzy. No a kto pierwszy zacznie, to może utracić twarz, więc ryzyko jest ogromne. Rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przebierańcy, to byli sportowcy prawdziwi, no ale trzeba było ich odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, tam się nimi zająć. No i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona i później nazwano to dyplomacją ping-pongową od tych właśnie ping-pongistów, którzy pierwsi tam przełamali lody. I tu był okres dyplomacji ikonowej, bo takie wizyty połączone z zmianą świętych obrazów, Rosjanie przywozili swoje obrazy święte do nas, my tam żeśmy im dawali nasze, została ta dyplomacja ikonowa uwieńczona spektakularnym wydarzeniem. Do Warszawy w sierpniu 2012 roku przyjechał jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim w Warszawie wraz z ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Józefem Michalikiem podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na trzy takie aspekty tej sprawy. Pierwszy aspekt to okoliczność, że deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, jak deklaracja par excellence polityczna, została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż ani wtedy, ani teraz nie brakowało u nas i nie brakuje płomiennych szermierzy konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie pisnął ani słowem. Niechby który pisnął, to mu pisnęli, prawda? Od razu mu przypomnieli, skąd mu nogi wyrastają. Nawet biłgrajski filozof siedział jak zamurowany. No, wiedział, jakie moce tu są zaangażowane, to niech on tu się odezwie, to już mu język wyrwał. Drugi aspekt sprawy to jest samo pojednanie. Pojednanie ma charakter dwustronny. Nie wystarczy, że my się pojednamy z Rosjanami, bo jak Rosjanie z nami nie, no to nie ma pojednania. Jeszcze Rosjanie muszą się pojednać z nami.
to wtedy dopiero pojednają się. A nie trzeba specjalnie Rosjan znać, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich? Ano na jednym, że my się zgodzimy na status bliskiej zagranicy. Od XVIII wieku Rosjanie nie mają do nas żadnego innego interesu. Oni tylko czasem mocniej nas przyciskają do swojego serca, wtedy my nie możemy oddechu nawet złapać. Albo tak słabiej nas przyciskają, to my nawet mamy złudzenia, że jesteśmy suwerenni i tak dalej. Więc wszystko zależy od tego, jak mocno nas przyciskają do swojego serca. No ale zasadniczo to tylko od nas oczekują, więc to było to pojednanie. To mniej więcej takie miało konsekwencje potencjalne. I wreszcie deklaracja, jaką złożył arcybiskup Józef Michalik w wypowiedzi dla prasy. Arcybiskup Michalik powiedział między innymi, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Bardzo ważna deklaracja, bo oznacza, że arcybiskup Michalik wiedział, że jest jakiś etap i że ten etap ma swoje twarde, nieubłagane konieczności. Co to za etap? Proszę Państwa, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. Na tym dwudniowym szczycie 20 listopada 2010 roku proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Krótko mówiąc, ustanowiony został w miejsce porządku jałtańskiego nowy porządek polityczny w środkowej Europie, ufundowany na strategicznym partnerstwie NATO-Rosja, którego najtwardszym jądrem jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefy wpływów prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Wydawało się, że klamka zapadła, że znowu na 50, może nawet na 100 lat mamy nowy porządek polityczny, no niezbyt dla nas dobry, i ten porządek polityczny, to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja wyznaczało Polsce od razu ramy polityki zagranicznej. No nie może być tak, że całe NATO jest w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. To jest niemożliwe. Polska musi się w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć i tę swoją rolę od A do Z wypełnić. No i arcybiskup Michalik najwyraźniej był tego świadom, oświadczając, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Znaczy czego? Ano nie mogliśmy nie podpisać tej deklaracji z patriarchą Cyrylem. Ten patriarcha Cyryl to w ogóle bardzo ciekawa postać jest. Jak on został patriarchą Moskwy i Wszechrusi, to odpowiednik naszej stokrotki resortowej, czyli pani Moniki Olejnik, to bardzo czasami rosyjską telewizję oglądać, tam też taką mają, no i ona posadziła tego Cyryla na fotelu i na dzień dobry od razu powiada mu tak na początek. Wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. A Cyryl powiada, da, no iż to. Taki to jest ten patriarcha. Proszę Państwa, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Nie mogło być jeszcze lepiej. Otóż wydawałoby się, że ten porządek lizboński już jest ustanowiony, klamka zapadła i tak dalej, ale przed tym dwudniowym szczytem NATO w Lizbonie odbył się jeszcze jeden szczyt, taki mniejszy, mianowicie w październiku 2010 roku odbył się szczyt w Deauville z udziałem trojga osobistości, francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, naszej złotej pani z Berlina i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Ten szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, ale to oznaczało tylko tyle, że nie podpisane tam zostały żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie też można bardzo ważne rzeczy uzgodnić i tam nieformalnie uzgodniono jedną przynajmniej bardzo ważną rzecz, znaczy to te, o której my wiemy. Mianowicie nasza złota pani po długim molestowaniu zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W
przełożeniu na język ludzki oznacza to, że Berlin się zgodził na to, żeby Francja budowała sobie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Nasza złota pani przez długo się nie chciała na to zgodzić. Ten ją tam molestował, wreszcie się zgodziła. Co za to dostała, to nie wiemy. Prawdopodobnie wolną rękę w Europie Wschodniej. Ale to tego na pewno nie wiem. Możemy się z różnych objawów domyślać tego. No i proszę Państwa, rzeczywiście, półtora miesiąca później, po tym szczycie w Deauville, rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej, to znaczy w Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tunezyjski obalił tamtejszego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że kierownictwa opozycyjnych partii tunezyjskich, wszystkich, przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiej rozwiedki, więc najłatwiej było zacząć w Tunezji, prawda, to jasne. Jak to mówi poeta, Tunezji nikt nie zi, prawda, więc to było najłatwiej. No ale widząc, że tak łatwo ludowi tunezyjskiemu przyszło obalić tunezyjskiego tyrana, lud egipski